Maciek, grudzień to był dla Ciebie taki czas na podsumowania, na refleksje, bo z jednej strony runda, był taki jeden fajny moment dla Ciebie w rundzie jesiennej, kiedy po raz pierwszy miałeś okazję jako kapitan wyprowadzać drużynę GKS-u Tychy, ale z drugiej strony gdzieś cieniem kładzie się to miejsce w tabeli. Jakie są Twoje wnioski już po tych kilku tygodniach, miesiącach od zakończenia rundy? No na pewno jeden bardzo przyjemny moment, ale nie ma co ukrywać, że, no, że daliśmy ciała i te miejsce w tabeli na pewno powinno być wyższe. Wnioski są takie, że powinniśmy mieć dużo lepiej grać i dużo więcej punktów. Takie są wnioski, że czasami były mecze, gdzie naprawdę brakowało jednego celnego strzału czy jednego lepszego podania i byśmy ten mecz wygrali. Na pewno z pozytywów to jest to, że gdzieś tam wyszarpaliśmy parę punktów w końcówce. Na minusy to na pewno gra obronna, bo to za dużo bramek tracimy, a co za tym idzie, za mało strzelamy. Trener Tarasiewicz mówił, że 7 tygodni to w zupełności okres, który wystarczy, żeby dobrze się przygotować i wy tak naprawdę tylko były 2 tygodnie przerwy w grudniu, bo później przygotowywaliście się indywidualnie. Każdy z Was miał te rozpiski. Jak one w praktyce wyglądały? Bo wielu zawodników na co dzień mogliśmy spotkać w klubie, mimo że teoretycznie mieliście wolne. No na pewno, były tylko 2 tygodnie. Może to tak źle wygląda PR-owo. Powiedzmy, że zaczynaliśmy ostatnio, ale nic z tych rzeczy. Można było nas spotkać w klubie, można było nas spotkać gdzieś, czy to na Paprocanach, czy to na Subla, gdzie biegaliśmy naprawdę dziesiątki kilometrów i to praktycznie codziennie. Także do trenera Trasicza mamy pełne zaufanie, bo widzimy też jak wcześniej przygotował zespoły i naprawdę to się sprawdzało, także jest pełna wiara w to, co teraz przepracujemy. Zimowy okres przygotowawczy to jest taki najbardziej wymagający dla Was, bo na początku więcej pewnie pracujecie nad siłą, nad wytrzymałością, trochę nie jest tej piłki. No i bez wątpienia okres wymagający, chyba nie wszyscy zawodnicy też go lubią, bo wiem, że trener Tarasiewicz, jak zapowiadał, da Wam mocno popalić. No na pewno już się zaczęły mocniejsze treningi, typowo już na boisku z całą drużyną, ale to też jest przyjemny okres, bo każdy chce być lepszy i staramy się może przede wszystkim udowodnić samemu sobie, że stać nas na więcej i takie jest nastawienie. Wydaje mi się, że to jest 7 tygodni, gdzie naprawdę pracujemy ciężko, a potem będziemy zbierać owoce. W klubie pojawił się Nieśmiałowski, dobrze znany w Tychach, i Edgar Bernhardt. Nie mają chyba problemów z aklimatyzacją. Edgar bardzo dobrze mówi po polsku, więc tutaj chyba bez problemów się dogadujecie. Nie, no na pewno bardzo pozytywny człowiek i tak jak w szatni, tak, że mam nadzieję, że na boisku pokaże, na co go stać.